Dzień dobry Państwu, Robert już mnie przedstawił. Ja może coś więcej na mój temat. Lat temu, powiedzmy 20 mniej więcej, pracowałem dla Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego i analizowałem powiązania na terenie gminy, co tam się dzieje z energią i nie tylko. Ta śmieszna lokomotywka to jest zbitek pojęć. Ona jest zielona, środowisko. To ma duże środowisko. Natomiast lokomotywa to jest coś, co szanuje. Moja teza była wtedy, kiedy lat 20 temu, że energia odnawialna może być impulsem rozwojowym. Z tym, że 20 lat temu wiedzieliśmy dużo mniej na temat klimatu, nie mieliśmy wojny na Ukrainie. To wszystko spowodowało, że te 20 lat, powiedzmy sobie, mojej działalności jako Don Quixote, bo nie ukrywam, że bardzo wiele rzeczy, które próbowałem robić, one się rozbijały o ludzi myślących tunelowo. Odtąd i przede wszystkim w imieniu wielkich korporacji. Wyzwania, które w tej chwili stoją przed nami, wyzwania klimatyczne, to znaczy najcieplejszy styczeń od podobno 400 lat, on dobitnie wskazuje na zmiany klimatyczne. Dynamika tych zmian jest tak duża, że powinniśmy działać tu i teraz. Pytanie jest, jak to zrobić? Krzysztof, który mówił przede mną, pokazywał wielowątkowość tego wszystkiego. Że jedno działanie może mieć wpływ na wiele innych. I co prawda, jak chcę dzisiaj mówić na temat roli węgla i możliwości węgla organicznego, tak na wszelki wypadek, i roli tego węgla dla naszego wyżywienia, Bill Gates gdzieś w kalkulacjach mówi o tym, że zostało nam, z tego co pamiętam, 50 zbiorów, które wystarczą na wyżywienie ludzkości, a to się dzieje z powodów stepowienia gleb. Stepowienia, czyli przede wszystkim ubytku węgla. Intensywna gospodarka rolna z nawozami mineralnymi bardzo często powoduje, że nasze gleby są zajadne. Pytanie, dlaczego wprowadzać ten węgiel do gleby? Ja nie będę tych czytał wszystkich, powiedzmy, zaleceń unijnych i tak dalej, i tak dalej. Ja podchodzę do tego zgodnie z tą ideą zielonej lokomotywy. To znaczy, patrzę na te działania również od strony organizacyjnej, ekonomicznej, dlatego że to wszystko się łączy. To nie ma tak, że działamy tylko na jedną rzecz. Rozwój zrównoważony, który tak ładnie opisał przede mną Krzysztof, i jest to coś, co ma wielowymiarowy, jest wielowymiarowe. Pytanie, jak mamy spełnić wymagania 2050, czyli powiedzmy ograniczenie emisji dwutlenku węgla, jak mamy ten bilans poprawić, w jaki sposób? To, co nas jest parę takich założeń. Pierwsze, to są działania, które nie są działaniami dla wielkich korporacji, to są działania dla małych, średnich firm. Sceną tych działań jest bardzo często gmina, ewentualnie związek gmin. Tyle, że my nie jesteśmy, nie dojrzeliśmy do tego typu działań. Edukacja, o której wspominał Krzysztof, jest w jakimś sensie kluczem, ale z drugiej strony
Mamy mało czasu, żeby czekać, aż to pokolenie, które zostanie wychowane, powiedzmy, w tej idei, dojdzie do głosu. Ja myślę, że to, co nas czeka w najbliższym czasie, to są wręcz niepokoje społeczne, bo jeżeli Państwo widzą działania wielkich korporacji, które w sposób bezwzględny realizują swoje zyski, to będzie prowadzić do niezadowolenia społecznego. Proszę Państwa, lat temu 20 mniej więcej zacząłem myśleć, jak tą sytuację można zmienić. I mamy świetne narzędzie, jakim jest komputer. Natomiast my tego narzędzia nie potrafimy na razie użyć czy zastosować do tego, żeby zoptymalizować gospodarkę tym, co mamy w gminie. Czyli gospodarkę przede wszystkim różnego typu, przede wszystkim energią odnawialną. Nie potrafimy stworzyć planu, który jest planem bezpiecznym. Przerost fotowoltaiki, jeżeli nie potrafimy wykorzystać nadmiaru energii słonecznej, kiedy jest jej za dużo. Prowadzić będzie i przy okazji mechanizm prosumenta doprowadzi nas do sytuacji, że będziemy mieli blackouty albo bardzo duże zakłócenia w dostawie energii elektrycznej. Pozornie ten węgiel w glebie to jest akurat jedna z dróg, żeby tę sytuację zmienić. Także aspekt ochrony gleb jest bardzo istotny, dlatego że te gleby mają również wpływ na klimat. Ja pomijam dwutlenek węgla i gazy cieplarniane. Proszę Państwa, to nie wiem, dlaczego to mi się zmienia, ale to nic. Założenie zadania postawione przez Unię zgodnie z Zielonym Ładem mówią o rolnictwie ekologicznym, czyli ta permakultura między innymi to jest jedna z dróg, ale przede wszystkim musimy dążyć do tego, żeby ograniczyć nawozy mineralne i nawozy azotowe. Ograniczenie nawozów mineralnych wynikać powinno z obiegu zamkniętego. Nie inaczej. Musimy wracać tam, gdzie mamy procesy termiczne, na przykład spalania biomasy, powinniśmy wracać w sposób bezpieczny do gleby z tymi składnikami pokarmowymi roślin, ale w sposób, który jest dla gleby zrównoważony i korzystny. Akurat jako sąsiadę z panem firmę, która mierzy, bada gleby. Czyli rolnictwo precyzyjne jest drogą do ograniczenia nawożenia między innymi. Proszę Państwa, to co z punktu widzenia społeczności lokalnych jest istotnego. Mieszkam na wsi, tak się przeprowadziłem na tą wieś i mam duży obiekt, który do tej pory grzałem peletem. Notabene peletem, który spalam w palniku z gazowniącym własnej produkcji, dlatego że taki powiedzmy strona, z której przychodzę, to jest energetyczne wykorzystanie biomasy. I proszę Państwa, potrzebuję około 20 ton peletu rocznie. Ale jednocześnie mam 8 hektarów kanał. I to, co zacząłem robić od jesieni, ogrzewam mój dom zębkiem pochodzącym z gałęziówki. Z tego, co spadło na dół, połamało się. Tyle, że żartobliwie mówię, że ja w tej chwili
buduje browar, żeby się piwa napić. Dlatego, że muszę z jednej strony nauczyć się przetwarzać to paliwo, muszę się nauczyć podawać to paliwo do palnika w sposób, który nie zakłóca pracy palnika. Spalam w tej chwili bardzo wszystko. Spalam w automacie, czyli docelowo potrzebuję, powiedzmy, 2 godzin tygodniowo, żeby otworzyć to moją dłonię. Natomiast tak de facto buduję pewien model, który powinien być modelem lokalnego rynku paliwa na terenie gminy. Gminy płacą w tej chwili, potrafią płacić do 1000 zł za utylizację odpadów, sadów, z działek i tak dalej, i tak dalej. A jest to świetny materiał energetyczny i z drugiej strony warto, żeby te zasoby składników pokarmowych, które są w tym materiale, żeby one wróciły do gleby. Proszę Państwa, dalej. Wzrost cen nawozów azotowych to jest zagrożenie, powiedzmy sobie, jeśli chodzi o produkcję rolną, dlatego że ma bardzo podnosi koszty. Jeden z najwyższych wzrostów cen to są nawozy azotowe, które są oparte na stosowaniu gazu. Proszę Państwa, bezpieczeństwo energetyczne, jak popatrzymy na wojnę w Ukrainie i rozwalanie kolejnych krytycznych instalacji czy struktury krytycznej przez Rosję, powoduje, że Unia w tej chwili bardzo mocno naciska na decentralizację produkcji energii elektrycznej. Pytanie teraz, ale jaki to ma związek z treścią wypowiedzi, którą ja mam z nawozami? Teraz Państwu pokażę. Węgiel organiczny, ten, o którym mówimy, wprowadzanie go do gleby to nie jest żaden nowy wynalazek. Kultura czy wysoki rozwój cywilizacji inkaskiej, Azteków, on wynikał z dobrego rolnictwa. Trudno jest wyżywić duże miasto, jeżeli nie ma obok wydajnego rolnictwa. Znaczy taka, czytałem kiedyś Jasienicę, książkę powiedzmy, która mówi o słowiańskim rodowodzie i budowa państwa zaczęła być możliwa wtedy, kiedy rolnictwo było wydajne. Było wydajne, czyli jeden człowiek potrafił wyprodukować więcej jedzenia niż sam potrzebował 3 godziny. I to jest bardzo istotny element. W tej chwili jest tak, jeszcze inne, powiedzmy, spostrzeżenie. Większość zysków, które przedtem były kumulowane w rodzinie, w tej chwili jest kumulowana przez wielkie korporacje, firmy ubezpieczeniowe, banki. Zauważcie Państwo, że model rodziny wielopokoleniowej upadł od momentu wprowadzenia ubezpieczeń społecznych. Tyle są bardzo słuszne, ale one rozwaliły model rodziny. Wracając do naszego głównego tematu, macie Państwo tutaj pokazane różne metody zwiększające akumulację węgla organicznego w glebie. Przy czym węgiel, który był pakowany do gleby przez Inków i przez Azteków, to był węgiel z wypalania dżungli czy puszczy. I ten węgiel ma taką właściwość, że ma bardzo dużą trwałość. Ten węgiel daje zwiększa pojemność do gleby, ale taka jego rola jest jeszcze być może mało znana, ale bardzo istotna. Mając strukturę podowatą, jest bardzo dobrym siedliskiem dla bakterii glebowych. Te bakterie glebowe, zauważcie Państwo, że Aztekowie, Inkowie nie stosowali nawozów tak jak my. Oni praktycznie prowadzili gospodarkę do tego zamknięciu. A przykładowo azot był dostarczany głównie
przez bakterie, które symbiotycznie nasz system wypełniają. Ten węgiel zresztą organiczny, biogwinkel, ma bardzo wiele zastosowań. Pani profesor z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Wrocławia, pasa dla zwierząt, ona zwierząt ten węgiel stosuje, pytam Maria, ale jak? No w mordnej punktu. Przepraszam za kolokwializm, ale po prostu jest i do poprawienia odorowych rzeczy ten węgiel się nadaje, ale tak samo na poprawienie zdrowotności zwierząt. Rolnictwo ma niewykorzystany potencjał, jeśli chodzi o łagodzenie zmian klimatu, ale tych działań jest bardzo wiele, oni częściowo już wszystko mówił. Co jest ważne? Metoda, o której mówię, to znaczy deponowanie węgla organicznego w glebie pochodzącego z procesów termicznych, to jest trwałe lokowanie tego węgla w glebie. Czyli to nie jest to, że pakujemy biomasę do gleby i ona ulega rozkładowi przez działanie bakterii. Ten węgiel pozostaje w glebie, pełni swoją rolę stabilizującą wilgotność gleby z jednej strony. Jest powiedzmy pośrednikiem w przemianie makowej gleby. To ma bardzo ważną rolę. I dodatkowo jest miejscem siedliskowania bakterii. Ponieważ tą tematyką zajmuję się wiele lat, przede wszystkim zajmowałem się energetycznym wykorzystaniem biomasy, miałem sąsiadkę, mikrobiolog gleby, która zajmowała się bakteriami grubowymi. Tak od wielu lat rozmawialiśmy na temat, powiedzmy, możliwości wykorzystania popiołu przez spalanie biomasy razem z bakteriami jako środka nawozowego czy ulepszacza gleby. Natomiast parę lat temu zmuszałem na temat biosekwestracji dwutlenku węgla przez deponowanie węgla organicznego. Się składa, że palnik, który produkuje, jest to palnik zgazowujący. Czyli prowadzę w tym palniku proces zgazowania biomasy w tym momencie do węgla organicznego i co pewien czas nie podaję więcej paliwa, dopalam do końca ten węgiel, czyszczę rusz i nasypuję ogniem. Palnik można spokojnie poprowadzić w ten sposób, żeby po prostu co pewien czas w takim palniku produkować węgiel drzewny. Czyli to był moment, kiedy zacząłem, uświadomiłem sobie, że metoda produkcji tego węgla to może być również ten proces, który poznałem tworząc ten palnik. I zaczęliśmy myśleć wspólnie na temat nawozu organicznego, gdzie składnikami byłyby węgiel, bakterie. Pani profesor, wyizolowała bakterie glebowe symbiotyczne dla systemów korzeniowych, które znakomicie wiążą azot atmosferyczny i glebowy i dostarczają związki azotowe bezpośrednio roślinom. Tam za chwilkę będzie zdjęcie przykładowe dwóch roślinek przedstawionych obecnej młodych roślin rzepaku. Jedna ze stosowaniem tych bakterii, druga też. I różnice są naprawdę olbrzymie. A, to jest troszkę chaotycznie, to mówię. Źródła surowca do produkcji takiego węgla. Tego jest sporo. Ja próbowałem gminie zrobić rozeznanie, ile jest odpadowej biomasy. Gmina mówi, że gmina nie wie.
To jest też ułomność naszego systemu. No, tych rzeczy nie wiemy bardzo często, do tego jest. Natomiast jeżdżąc po drogach i obserwując, powiedzmy, w innych miejscach, przy kształtowaniu terenu, przy czyszczeniu poboczach dróg, wytwarza się ten zrębek, pozostawia go na poboczu, to go pozostawia gałęzie, bo wytworzenie zrębka jest również powiązane z użyciem energii. Teraz na tym slajdzie macie Państwo źródłem własnego węgla organicznego. Jest bardzo wiele substancji, które mamy na terenie gminy, z tym, że to nie są substancje w wielkich ilościach, to są substancje, powiedzmy, różne i w różnych ilościach, w różnych gminach. Każda gmina ma w pewnym sensie, tak jak z palca, jest inny. Rządzą wspólne mechanizmy, natomiast, tak jak mówię, każda gmina jest inna, ma inne zasoby energii odnawialnej. Natomiast w każdej gminie jest biomasa. Jest pytanie, co się dalej zrobić? Tak jak wspomniałem razem z panią profesor, zaczęliśmy myśleć nad tym, jak to razem wszystko połączyć. Okazuje się, że połączenie węgla elektrycznego wykonywanego bardzo prymitywną metodą, z bakteriami, ewentualnie z popiołami, ze spalania biomasy, daje bardzo dobry nawóz. Ten węgiel, powiedzmy, w skali gminy powinniśmy robić na tej zasadzie, że prowadzimy proces odgazowania. Jest to proces termiczny, który powstaje w ciepło. To ciepło powinno być wykorzystane lokalnie. To jest pytanie, jak to zorganizować, kiedy to ciepło produkować, czyli produkcja węgla organicznego może być powiązana z produkcją energii na potrzeby lokalne. Muszę po prostu zrobić plan czasowy, kiedy ten węgiel produkować z tych zasobów, żeby wykorzystać wszystkie elementy. Tak jak mówię, są tych procesów, jest nie powiedzmy, piroliza jest to proces, gdzie poddajemy substancje temperaturze, działanie temperatury bez dostępu powietrza, czyli tlenu. Proces spalania jest to proces, w którym dostarczamy pełną ilość tlenu potrzebną. Natomiast w zależności od tego, ile tego powietrza w procesie dajemy, mamy procesy, powiedzmy, wytwarzania gazu siarkowego. Czyli to, co najprościej nam będzie zrobić, to jest właśnie instalację produkującą gaz syntezowy z produkcją węgla organicznego. W tym zakresie nawiązałem, czy współpracuję z Instytutem Maszyn Przepływowych w Gdańsku. Zresztą nie tylko. Proszę Państwa, wspominałem wcześniej o dorównaniu działania tych bakterii. To są dwie roślinki, one rosły od siebie powiedzmy 5 metrów, tylko że ta roślinka troszkę większa, to jest roślinka, która była, gleba była zasilona bakteriami, które mają handlową nazwę Prunciliatik. Te bakterie były izolowane przede wszystkim dla walki z chorobami grzybowymi, ale z funkcji ubocznych, czyli całe spektrum oddziaływania tych bakterii, wytwarzanie symbioza z systemami krążeniowymi roślin, tworzenie warstwy ochronnej, która chroni korzenie rośliny przed wirusami, bakteriami, grzybami. Po prostu bakterie mają swoją korzyść i rośliny też. Natomiast powiedzmy zastosowanie tych bakterii razem z węglem da większą przeżywalność tych bakterii w glebie, szczególnie w przypadku dużych opadów i w przypadku gleb, tak jest, pochodzenia Bradolina Rzeki, gdzie powiedzmy mamy gwiazdy rzeczne, które też mogą być
Na ich bazie może zostać wytworzona gleba. Taki mamy przykład dotyczy Dolina Łukasz Nowicki. Jak dokładnie się nazywa? Dolina Bdzieł. Dolina Bdzieł, właśnie. Niech Państwo sobie spojrzą. Bardzo fajne rolnictwo regeneratywne, gdzie na piaskach rzecznych. Czyli to są takie maleńkie orszaki, które nie mają ostrych krawędzi. W tych warunkach, powiedzmy, kolega zaczyna budować gospodarstwo warzywnicze. I będzie również stosował, powiedzmy, tej technologii, o której mówimy. Co my możemy zyskać, stosując, powiedzmy, tą technologię? Nawozy, które są nawozami poprawiającymi glebę w sposób długotrwały. Z tym, że ilość węgla, którą możemy dostarczyć, powiedzmy, z bakteriami, nie musi być początkowo duża, to powinno być systematycznie dokładane węgiel, powiedzmy, praktycznie każdego roku. W ten sposób będziemy wypełniali, jak posiadamy surowiec. Są to kwestie również finansowe. Powodzenie tego całego projektu będzie miało, powiedzmy, sens, jeżeli uda nam się, powiedzmy, doprowadzić do wypłacania premii za deponowanie węgla w glebie. Powiedzmy, rząd wielkości to jest na poziomie 50 euro za tonę. Cena rynkowa w tej chwili, przy czym mówimy o tonie dwutlenku węgla. Natomiast jedna tona węgla w glebie to jest odpowiedni prawie 4 ton dwutlenku węgla. To jest taki powiedzmy, wątkowość czy finansowania rolnictwa. Z jednej strony mamy obniżenie kosztów nawozów budowlanych. To znakomite. Jak Państwo widzieli efekty na tych roślinach. Wynikają głównie z dostarczania pozostałych. Dalej. Mamy aspekty ograniczenia kosztów utylizacji odpadów. Jeżeli wina dzisiaj płaci za bezdurno 1000 zł za tonę biomasy do utylizacji, bo biomasa się nagle stała odpadem, to przekształcenie tego nawóz powodu, że nie mamy już czego. A przy okazji mamy biodatkowe źródło energii do celu budowy. Złożyliśmy wniosek do Agmiru na potwierdzenie. My wiemy, że to działa. Natomiast na to, żebyśmy byli wiarygodni, te naszą wiedzę trzeba w sposób naukowy udowodnić. Złożyliśmy wniosek do Armii, powiedzmy, na przebadanie tych kombinacji węgla, bakterii, opiołów. Teraz patrząc na nasze wyzwania, Zielony Ład i poprawa bezpieczeństwa energetycznego, jest pytanie, zresztą już to zacząłem mówić, jest pytanie, kto to wykona i jak. W mojej opinii jest to kwestia budowy grup współpracy między samorządem lokalnym, gminami i przedsiębiorcami. To nie jest działanie, które w stanie dźwignąć gmina, że pan powołał. Nie posiada zasobów, nie posiada ludzi, bardzo często nie posiada wiedzy. Natomiast jest ładna, żeby robić na swoim terenie analizy i przy wsparciu przygotowywać plany energetyczne powiązane z rolnymi. Reszt to jest gmina, z której pochodzę. Samo wystarczalna energetycznie. Ja zacząłem mówić o tym 20 lat temu. W tej chwili jestem jednym z członków forum
Działam, jestem przede wszystkim przedsiębiorcą i jestem niezależny od tego, powiązany z lokalnym grupą działania i ze swojej wiedzy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.